Przemysław Kamiński, Dnice, Dyni 2018 i jedna z gwiazd wieczoru jest przy mnie, czyli pan Michał Gielniak. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć Przemku, witam serdecznie. Szkolnych, liceum, wraz z kolegami założył pan zespół rock'n'rollowy. Żuki Rock'n'Roll. Band. Band. Żuki Rock'n'Roll Band, poznański zespół, który już istnieje ładnych parę lat. Tam się również realizuje muzycznie. Jest to troszeczkę inna jakby dziedzina, bo jest to, że tak powiem, korzenny rock'n'roll. Muzyka, od której niektórzy mówią, że wszystko się zaczęło. Co się stało, że przeszedł pan na tą lżejszą stronę mocy? A to życie. Życie tak człowiekiem, że tak powiem, czasami mota, że pracując w studio nagrań jako muzyk studyjny, padła propozycja, a ponieważ jestem wszechstronnie, że tak powiem, uzdolniony, wiele talentów posiadam, więc spróbowałem tej lekkiej, lżejszej muzy, oczywiście nie rezygnując z muzy, że tak powiem, tej korzennej. Także tak, przypadek po prostu. W każdy dzień, w każdą noc moje myśli z tobą są. W każdą noc, w każdy dzień coraz mocniej ciebie chcę. Koncertuje pan już sporo. Sporo. Dużo koncertów za sobą. Czy był jakiś taki najdziwniejszy koncert, który zapadł w pamięć? Ja wiem, ojeju, naprawdę było tych koncertów sporo. Pamiętam koncerty z końca lat 90., kiedy jeździłem na ścianę wschodnią i tam praktycznie były bardzo duże takie obiekty, nie wiem, można było to nazwać jakimiś kurnikami bądź jakimiś olbrzymimi magazynami, gdzie masę ludzi tam wchodziło, po, nie wiem, 400, 500, jak nie więcej nawet osób. I pamiętam, że było bardzo chłodno tam, bo to była jakaś późna jesień albo jakaś wczesna wiosna, już nie pamiętam dokładnie. I to było niesamowite, bo ci ludzie byli tak spragnieni tej muzyki, tego po prostu kontaktu z wykonawcą. Były tam też oczywiście jakieś stanowiska, takie tak zwane dzisiaj bary, gdzie ludzie się tam troszeczkę posilali. No i to było też niesamowite, bo to było bardzo daleko od miejsca mojego zamieszkania, ale gorąca atmosfera. Czym różnią się dzisiejsze koncerty w XXI wieku, na początku tego wieku, od koncertów w XX wieku? Zmieniło się wiele pod względem produkcji, organizacji takich koncertów. Kiedyś to było bardziej, można by tak użyć takiego określenia, takie troszeczkę siermiężne. Ciężko było z dobrym sprzętem odsłuchowym, nie zawsze się było dobrze słyszeć, nie zawsze się człowiek dobrze słyszał na scenie. W tej chwili nawet taka, powiedzmy, no, firma, która się zajmuje takim nagłośnieniem, to jest naprawdę bardzo dobry sprzęt. Fajne są warunki do sprzętowe, fajnie się słyszy człowiek, można różne rzeczy sobie tam zażyczyć w monitorze, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy udanego koncertu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.